Miłoszowi przypomniało się, że coś się skasowało? Z youtuberami. Z youtuberami zdjęcie? Wszystkie. I mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jaką? Wchodziłem na twoje Google Photos. Masz te zdjęcia. Masz te zdjęcia, ale wiesz co? Nie masz zdjęć żadnych z Zuzią. Od września nie masz żadnych zdjęć. Chyba... Mam zdjęcia z Zuzią. No bo Zuzia ma. Albo ja i ale, tak nie miałam. Ale od września nie miałeś robionego backupu. Albo wyłączyłeś tą opcję. Uff, a z Wardęgą? Też, chyba tak. Uff. A nie, to jest... To nie musiało być. Kiedy to było? To może nie być już tych zdjęć. A dobra, tam zrobię sobie jeszcze kiedyś zdjęcia. Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zbieramy kasę dla dzieci. A dokładnie na szpitale. Ja też dostanę? Poczekaj. Weź te sznurówki, zawiąż. O, a koncert będzie tam. I Wideo ma przyjechać. To jest taki zespół. Znasz Wideo? Dobra, ja idę robić obiad. Na razie, ciao. Dziś niedziela, a w niedzielę przeważnie jest rosół. Dzisiaj gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jest trzy miejsca, gdzie grają w Piotrkowie. No i między innymi właśnie tutaj przyszliśmy. Bardzo ładnie to wygląda. Ścigają się samochodami. Jak zabrzmi na plakacie koncertem wielkowskiego zespołu Kolory, a więc będą wszystkie kolory rocka. Na tej scenie w ramach 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, finału Wiotkowskiego. Pan pierwszy prawdziwy uczestnik dzisiejszej imprezy, rada z córką. Super, to mi się podoba. I tak trzymajcie do samego rana. Do samego rana. 2, 4, 7, 7. Jak twoje sznurówki? A dobrze, przynajmniej w tym śniegu to się umyją. Pokaż czapkę, jak wyglądasz. Ej. Ucho ci odstaje lewe. A! To się za chwilę by ci za chwilę wywalę na glebę. Nie, bo na wszystko będzie ci później ten. Idziemy. Lew! Buda wjeżdża! O nie! Patrz, mama, mogę zrobić salto? Trów. Co ty robisz? Czy ty jesteś mądry? No czy ty jesteś już mądry? Chcesz sobie złamać kark? Tak. Poczekaj, Marcelko, poczekaj. Czekaj, zobaczę, czy w ogóle jeszcze nie zapłaciłem, tylko czy w ogóle będzie tam pasować. Co, nie chcę wejść nawet w to. A jak nie zapłaciłeś? A weź popuść. Nie, troszeczkę. Taka mniejsza. Troszeczkę mniejsza. Ale na wysokość będzie dobra. Tu taka ma być? No, taka.
Nawet może być ta wyższa cena, żeby nie było tak, że wychodzę za darmo ze sklepu. Wyjdzie coś? 12 groszy? Tak. To ja zaraz... No, bo to nie z tego mi pani. No ja wiem, wiem. Racja, to z tego będzie mi pani wydawać, czy do żony iść po... spróbować? Masz 12 groszy? Ja nie mam w ogóle pieniędzy. 12 groszy wyszło. Dobra. To kosztowało 12 groszy. 12 groszy? No i nie miałem, miałem 10 zł, to już pani mówi, dobra, następnym razem. Ale co? No bo to tak mało wyszło, 12 groszy kosztowało. Proszę, teraz zamontować. A ile ty miałeś? Miałem 10 zł. Co? No że, wiesz, no wydawanie, więcej wyda się czasu i tak dalej. Wkręcaj, Milo. To była taka piosenka. Chyba 12 groszy było. Albo 7 groszy, już nie pamiętam. A tutaj jest wielka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uliczna strona! Wiem! Właśnie tutaj chcę iść! Nie, poczekaj, czekaj, zobaczę! Ma duże znaczenie, ja, przyjaźń i luz! Nieraz skromny, nieraz czyści wół! Optymizm i luz, możliwy jak nie, nie wolno! Magiczność 100%, literatura. Nie, nie wolno, bo tam z tyłu się kończy parking i spadniesz na dół! Wiesz, za tym śniegiem, nie wolno wchodzić. Ależ mam trening. Gotowi? Ready? Go! Kaniaczku, masz miękko, a mi się... To jest trening. Jak koń pociągowy. Zaraz dogonimy Miłosza, albo i nie. Nie wiem, czy tutaj działa stabilizacja ekranu, ale raczej nie. Ja już się spuściłem. Teraz zjadam. Nie, nie dasz rady. Dobra, Marcin, zejdź, ja zejdę. Nie dasz rady. Nie dasz rady. No to spróbuj mamę. No to chociaż ciebie. Mnie? Nie, ja się nie zmieszczę przecież tutaj w to. Nie, ale ciepło. Nie, słuchaj, ale my, no, tylko wyjdziemy, nie wchodzimy bardziej. Tu, na ściereczki. Nie wchodzimy bardziej. Ściereczki tu macie. Cześć, babcia. No dobra, no to kiedy? W jakiś dzień. Przychodzisz do babci teraz, w ten tydzień, tak? No. I będziesz spać? Okej. Okay. Dobra, idziemy, bo się spocimy. Kocyk może mi dam, Kasia? Nie, co ty? Ja cały czas 3 lata. Kocyk, tak. Kurczę, 7 lat i kocyk. Malutki dzieciątka. Mój królewiczu kochany. Nie? Co? Bardzo mi się to podobało. Cześć, Milo. Patrzcie na to mnie. Zostaw! Ja muszę się trzymać! Zostaw! Ja muszę się trzymać!
Mamy ruchy! Cofają się. Nuda pcha do wzór. Marce, nie odwinać! No, nie wiem. Albo tamtędy, albo tamtędy. Możemy tutaj, przez ten parking. Tu będzie za duża górka. No dobra, okej. Ej, pachnie dymem. Wczoraj tam w tym miejscu z Miłoszem puszczaliśmy petardy. I powiem tobie szczerze tak, jeżeli chodzi o same petardy, to jest podjęta decyzja taka, że po prostu Miłosz nie dostanie tych petard, nie będzie puszczać petard. Uważam, że to jest zbyt niebezpieczne. Ja wiem, że petardy są, ogólnie są niebezpieczne, ale powiem tobie szczerze, że chciałem sprawdzić, jak to wygląda, jak są mocne. Ja pamiętam za swoich czasów, jak rzucaliśmy jakieś tam petardy, ale to były w porównaniu do tych petard, petardziki. U mnie na odcinku nie pokazałem tego, u Miłosza będzie we vlogu, po prostu jak huk potężny jest. U siebie te największe, te najcięższe po prostu ominąłem, ale naprawdę trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o właśnie, o takie, o petardy. Nie mówię o tym, że jest kara, chociaż ja mówię, puszczaliśmy daleko, ale prawdopodobnie i tak tutaj te bloki i tak musieli słyszeć, tak mi się wydaje. Nie sądziłem po prostu, że to jest tak mocne. Oczywiście Milo mówił, że jest głośne i tak dalej, ale chciałem sprawdzić. Muszę sam sprawdzić. Natomiast dlaczego Miłosz to robił przy mnie? A właśnie po to, że wolę, żeby zrobił to przy mnie, niż na przykład ma gdzieś tam się z kumplami spotkać i robić to samemu. Bez na przykład, bez mojej, nie chodzi o to, że bez mojej wiedzy, tylko bez jakiegoś, bez podpowiedzenia, jak, co i jak robić. Dlatego, pomimo tego, że to jest nielegalne, znaczy nie to, że nielegalne, ale co dla wielu osób może być bardzo kontrowersyjne, że ojciec pozwala dziecku takie rzeczy robić, to i tak uważam, czy wolę, żeby on niektóre rzeczy poznawał przy mnie, niż na przykład robił samemu coś. A dlaczego naokoło chodzicie? Idziemy od mojej mamy, no i tam stamtąd szliśmy, tutaj są garaże i tu jest takie wąskie przejście. Ja sobie tędy przeszedłem, a oni gdzieś tam naokoło. Ja mówię, gdzie oni idą? Jak nagrywałem ten materiał, gdzie oni idą? A tutaj po prostu ja znam te przejścia, bo jak byłem mały, to ja ze szkoły, tam gdzie Miłosz chodzi i Marcel, chodziłem właśnie do babci, to jest jakiś kilometr samemu. Rękawiczka wypadła. O, daj mi rękawiczkę! Heidi! Heidi! Cześć! 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 No, co tam? Co tam? Co tam, piesku? Co tam? O, nie, zostaw Marcela, nie licz! Poczekaj, czekaj. No co tam? Co tam? Polizała cię całego? No, mnie też. A ja przyszedłem sprawdzić, jest zakończone przetwarzanie. Czy vlog się wrzucił? Bo mamy prawie godzinę 18. I zobacz, moja rodzina została na dworzu, bawią się, a ja przyszedłem zobaczyć, czy vlog się wrzuci. Takie życie vlogera, no niestety, ale jest okej. Na kolację robię danie włosko-azjatyckie. Na początku podsmażyłem kurczaka na wysokim ogniu, o, na oleju kokosowym, czyli na wysoka temperatura, olej kokosowy. Podsmażyłem i miało być tak naprawdę tylko sam kurczak w 5 smakach. Przyprawa typowo azjatycka. Ale Kasia powiedziała, że tylko z tym, no więc dodałem risotto. Risotto, więc... Aha, no później kurczaka, bo jak podsmażyłem, to później dodałem rosołu przykrywkiem i się dusił. I kurczaczek się dusił. Teraz jeszcze dodałem tylko pomidory. Takie kombinacje, czyli włosko-azjatyckie będzie danie.
otwieraj drzwi. Otwierać drzwi, no. Mokre mam skarpetki, bo tutaj jest śnieg. W śnieg wszedłem. Otwierać. Nie wchodź w tych skarpetkach. No już, teraz. Tutaj na to wejdę przecież, tak? Nie masz zdjąć te skarpetki. Ale dali czadu. Bardzo. Nie wiem, ile to kosztowało, taki pokaz ogni. Strasznie dużo. No zobacz, tam dają cały. No już teraz nie wychodź. Nie, nie. Bardzo. Pięknie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Idźcie do domu w szczęściu. Szczęść Boże. Pa, cześć. A teraz czas pozdrowień. Najpierw pozdrowienie dla osoby, którą YouTube uznał za najważniejszy komentarz i faktycznie był najważniejszy. Dużo osób się mnie pytało. Jan Paziewski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pytało się mnie właśnie, czy to jest e-papieros. E-papieros, jeszcze tego nie rozgryzłem do końca. Prawdopodobnie to nie jest, ale zrobię osobny odcinek. Zobaczymy, rozszyfrujemy, co to jest. Ale już nawet nie chodzi o to, co to jest. Tylko jak to tam się znalazło? I że niby Miłosz nie wie, bo dla mnie to nie jest papieros, ale w ogóle jak to tam się znalazło? To jest zaskakujące. Kasi, jeszcze nie pytałem, muszę się Kasi spytać. Pirotechnik Damian, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś pierwszy, najszybszy. Patryk Urbański, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś drugi. Pakula, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłaś trzecia. A teraz wybieram najciekawsze komentarze związane z ostatnim filmem. Oski 890, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tak, województwo łódzkie, w którym mieszkamy, ma teraz od tego tygodnia, od poniedziałku, od dzisiaj. Od dzisiaj? Ty oglądasz to? No tak, ale jako niedzielny film. Od poniedziałku ma nowe, ma ferie. Lulek, czyli Julia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ja też tak uważam, że lepiej, żeby to zrobił przy mnie, niż na przykład ma robić to samemu po kryjomu. I są różne strony, są różne wychowywania, czy różne metody. Ja akurat preferuję taką, żeby ten pierwszy raz, żeby to robił właśnie przy mnie. Marzena z Żały, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie wytrwali całej nocy o drugiej. Zresztą ja im powiedziałem, że słuchajcie chłopaki, tylko się wymęczycie i o drugiej poszli spać. Emilia Ciszewska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jesteś z Piotrkowa i zostałaś uchwycona na mojej kamerze. Twoja siostra ci powiedziała o tym, że właśnie jesteś na YouTubie. Gratuluję tobie za to, że naprawdę w takim zimnie szłaś z krótkim rękawkiem i napisałaś tak, że było ci po prostu ciepło. Także podziwiam cię i jeszcze raz pozdro. Śląski Karwowski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Uważasz inaczej, uważasz tak jak moja żona. Znaczy Kasia uważa, że ja źle robię, pokazując Miłoszowi to. Natomiast ja uważam inaczej, ale jak tutaj napisałeś, nie ma tego złotego środka i tak naprawdę nie wiadomo do końca, co jest dobre. To tak samo jak z wychowywaniem dzieci, tak? Nigdy nie wiadomo, jak to robić dobrze, żeby wszystko było idealne. Popełnia się błędy, no niestety to jest nieuniknione. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymaj się, cześć. Jutro też będzie nowy, piękny dzień.